Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Jestem ludziska, a skoro jestem, to będziemy dzisiaj pogrywać i to zacnie będziemy pogrywać, bo będziemy pogrywać farminga, a każda rozgrywka prowadzona w farmingu jest zacna, znamienita, słuszna i zbawienna. Chociaż z tego co pamiętam, czekajcie, czy mnie rozum postradał zmysły, czy też być może jednak się nie myli. Skubany, zaraz zobaczymy, bo coś jednak podejrzewam. A no właśnie, dobra. Od czasu nagrania ostatniego materiału niestety nie miałem za specjalnego czasu przysiąść do tej serii. Planowałem tym ciągnikiem powrócić do mnie na farmę, ale jednak nie udało się dokonać owego procederu z uwagi na ten soczysty fakt, że tak jak nadmieniłem przed chwilą, po prostu czasu nie było. Jakie to filmowe, normalnie przeskoczyliśmy nad pociągiem, nieomal. Troszeczkę jak w hollywoodzki film akcji, szklanką po łapkach, ale nieważne. Oczywiście witam się z wami ja, czyli Grzechu 40, no i oczywiście dalej będziemy prowadzili sobie w znamienitym rozwoju moje wirtualne gospodarstwo, które teoretycznie już jest na wykończeniu, jak już wielokrotnie mówiłem i informowałem was. No szczęśliwej drogi już czas, każda seria ma swój początek i koniec i teraz zmierzamy się bliżej w stronę końca owego let's playa, co nie zmienia faktu, że jeszcze te ostatnie plony chciałem sobie przeprowadzić. I ludziska, dzisiaj z ową inicjatywą na ustach, zajmiemy się przemysłem kartoflanym. No, niby ziemniak już kiedyś u mnie na kanale pokazywany był, ani chybi jest to prawda, ale jednak musimy być też w pełni świadomi i rozumni tego faktu, że przecież był on przeze mnie potraktowany nieprawdopodobnie mocno po macoszemu. Uprawa ziemniaka, plony ziemniaczane i żniwa ziemniaczane, no to jest wszystko tożsame, to się zapętla i kotłuje w sobie, jest ciąg przyczynowo-skutkowy, niczym mitologiczny uroboros, do czego zmierzam, bo się zameandrowałem w mętach mojego umysłu, sam się nie mogę wysłowić. Chciałem zmierzać do tego, że po prostu tego ziemniaka było mało, mówiąc ludzkim językiem u mnie na serii, no bo powiedzmy sobie szczerze, że było, no tylko raz się parałem ziemniakami. Dzisiaj będziemy się tym parali jeszcze raz, ale żeby nie było nudno, żeby było urozmaicenie i żeby coś się działo. Tym razem, no nie będę już robił tego co kiedyś. Dawniej ziemniaka dziabałem czym? Tym. Czyli kombajnem ziemniaczanym, ciągniętym przez traktor. Z tego co pamiętam, to chyba nie była ta wersja. Z tego co pamiętam, wtedy to była ta wersja. To jeszcze HTZ-em sobie tym kombajnem jeździłem. Maszynka była fajna, bardzo urokliwa, ale niestety... A właśnie, wybrałem ją ze względu na tego dzika na boku, Keiler. Dziku. No, ludziska, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że maszynka była fajna, klimatyczna, ale jednak potwornie wolno robiła swoją robotę, więc dzisiaj pójdziemy z postępem. Oczywiście nie stać mnie na to, żeby zakupić kolejną tak wielkoskalową, nowoczesną maszynę, ale po prostu poszczycę się najmem. Wynajmiemy sobie kombajn ziemniaczany wielkiej skali. Wygląda on tak. Oryginalnie w tej grze jest tylko jeden model. Ja tam jeszcze w międzyczasie jakieś mody ściągałem na inne maszyny tego typu, nawet na kombajny ziemniaczane gąsienicowe, ale ostatecznie postanowiłem z tego procederu zrezygnować. Dlaczego? Nie tylko chodzi o to, że staram się okrajać ilość modów, z których korzystam, ale no dlaczego w ogóle? Dobre wyjaśnienie, bo się nasłuchałem, że im więcej modów, tym gorzej działa gra, chociaż to chyba jednak troszeczkę pis na wodę fotomontaż, bo wcale ona także nie działa. W każdym razie przede wszystkim chodzi o to, że no jest sens ściągać mody w momencie, kiedy ja już widziałem maszyny, które są w podstawie tytułu, natomiast tego jeszcze nie widziałem, nie posmakowałem, więc gdzie się będę bawił w mody, skoro nie wiem jak ta maszyna działa, nie? A wygląda no... Wygląda jak po prostu Belzebuby, szatany, maszyna zniszczenia, dantejskie sceny, jawna hekatomba, apokalipsa według świętego Jana, niczym taki Cthulhu wyłaniający się z wody, taki lewiatan.
No, dosyć groźnie się to prezentuje. Strasznie taka zawiła maszyna. Zobaczymy, jak się spisze w polu. Dobra, oponki mogę zmienić, ale z tego, co widzę, to one się wiele od siebie nie różnią. Więc po prostu wybiorę jakiekolwiek, a niech to będą te. I za ile? 600 tysięcy, matko bosko, kochano, strasznie drogie pieniądze, to 2 miliony złotych jest praktycznie ponad. Wypożycz. Ile mnie będzie wypożyczenie kosztowało? 30 tysięcy. No właśnie, wy mnie często pytaliście w tej serii, dlaczego ja tak rzadko wypożyczam maszyny. Dlaczego zawsze staram się je kupować. Z tego prostego powodu, że ja wolę coś mieć na własność. Zawsze się wtedy jakoś tak lepiej czuję. Nie lubię pożyczać. Zarówno w świecie realnym, jak i w tej grze. No ale inna kwestia jest również tej natury i maści, że potem widzicie, ile ja za to bólę. No takie wypożyczenie tym podobnej maszyny, tym podobnego kombajnu kosztuje tyle, że na dobrą sprawę to cała sensowność uprawy jakiejś rośliny i plonów staje pod znakiem zapytania, bo więcej zapłacę za wypożyczenie kombajnu niż zarobię na tych ziemniakach, nie? No ale no dobra, niech ta będzie. No. Końcówka serii to niech będzie spektakularna, będziemy się bawili. Więc ludziska, teraz zajmiemy się tymi zimniorami. Bardzo dziwna maszyna, zobaczcie, że ma dwie te główne osie, ale jednocześnie dwie osie wspomagające. Bardzo nietypowy układ. No czegoś takiego oczywiście nie widziałem. No na polskich wsiach no to się takich rzeczy nie używa, nie? My mamy bardziej małoskalową uprawę, małe skalowe. W zasadzie to pojechałem źle. Czekajcie, cofnę się. Mamy bardziej małoskalowe uprawy zazwyczaj, więc no pewnie w Polsce istnieją też takie wielkoskalowe jakieś spółdzielnie rolnicze, które takie kombajny ziemniaczane mają i używają i mają je na stanie, normalnie, na własność. No ale jednak, no ja przy takich spółdzielniach rolniczych nigdy nie mieszkałem, nigdy nie żyłem, nie królowałem, więc nie wiem. Ja takich rzeczy nie widziałem. Dobra, słuchajcie, teraz zasiądziemy za sterami czego? W zasadzie zastanówmy się. A może tego, czemu nie? Bardzo lubię tą maszynę. Co wydaje się być dziwne, bo na początku, ja często tak właśnie mam, to wam wielokrotnie o tym mówiłem, że jak uważam przy pierwszym kontakcie, że coś jest dziwne, pokraczne i wygląda z dupy, to potem po pewnym czasie zaczynam te maszyny lubić i uważam, że wyglądają bardzo fajnie. Tak miałem choćby z tym Johnem Deerem, zielonym, potężnym. Tak mam choćby z tym klasem. Na początku uważałem, że takie połączenie gąsienic i koła jest totalnie poronione i wygląda to po prostu, no z dupy totalnie, nie? Dziwnie, jakoś nieludzko. W sposób wynaturzony, a teraz mam powiem szczerze, że uważam, że wygląda naprawdę zacnie. Tam mi się to odmienia, mój styl. Dobra, z Kanią to ja może w ogóle do garażu wjadę. Chociaż w sumie może ona się przyda do tego zimioka teraz. Tego nie wiem. No ale dobra, wjadę nią, niech to będzie. Niech kinie! Tak jest! Zaparkujemy. Pobawimy się trochę ciągnikami, bo to w końcu o to chodzi w tej grze. Na litość boską, to jest farming. Oczywiście zaraz będę dalej gnęcił o ciekawostkach, no i parał się już samymi plonami, ale na początek to trzeba się pod nie przygotować. Jakbym był profesjonalnym youtuberem łamany przez graczem, to bym to wszystko zrobił poza nagrywaniem, ale oczywiście u mnie no to wszystko jest od kuchni, nie? Jak u Makłowicza. No, w dzisiejszych czasach to może już takiego wrażenia nie robi, ale ja pamiętam, że jak oglądałem Makłowicza za starej Polski, za moich młodych czasów, jak jeszcze król Mieszko I kazał wycinać odwieczną puszczę pod pola uprawne w naszym kraju, to robiło wrażenie. Makłowicz. Dlaczego? Dlatego, że programy kulinarne w Polsce zawsze były takie syntetyczne, takie sztuczne, takie drętwe. Na przykład Kuroń był takim jednym z najsłynniejszych polskich kucharzy. No to tak było, że jak się raz przejęzyczy, to już startują całe ujęcie od nowa. Raz się gdzieś tam polapie czymś, ubrudzi, już startują całe ujęcie od nowa. Wszystko miało być idealne, jak mu, nie wiem, za głośno łyżka stuknęła przy garnku, już startują całe ujęcie od nowa. No i to potem było takie rzeczywiście sztuczne, takie pompatyczne, nie? A Makłowicz to się przejęzyczył, tam się gdzieś pochlapał, tutaj se paluchem gdzieś oparzył se palucha, tam potem do ust włożył, żeby uśmierzyć ból. I to wszystko szło w eter, to było takie naturalne, fajne, przyjemne. Oczywiście no nie umniejszam Makłowiczowi, to jest bardzo ogarnięty człowiek, który no zawsze się wypowiadał w taki sposób złożony, zameandrowany, niczym erudyta, no ale jednak no bo jakieś takie bardziej swojskie było, fajne. Mnie się to podobało zawsze. Lubiłem jego programy kulinarne oglądać. Dobra.
podstawimy dwie takie maszyny, no i to nie jest wielkie pole z tym ziemniokiem, to powinno spokojnie wystarczyć. Jestem ciekaw, ile na ziemioku zarobi. Oczywiście, no cały czas mam najgorsze ceny teraz pod ziemioka, no ale... No ale... Będę sprzedawał, bo koniec serii. Co to się dzieje, ludziska? Co to się wyrabia tutaj? Uszka rozłożył. Matko bosko, kochano. Wow. No jest to transformator, transformer. Zdecydowanie robi wrażenie. Skubany jest wielki. Dobra, jakby to zrobić? Na początku może przejadę od tej strony. Chciałem jechać z drugiej, ale tam się nie zmieszczę potem z tą rurą przy ciągniku, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję... No to jest akurat na tyle roztropnie maszyna pomyślana, że no nie będzie mi niszczyła upraw, tak jak kiedyś sobie zniszczyłem. Mogę po drabince wejść? Nie mogę, a szkoda. Tak jak kiedyś sobie niszczyłem uprawy właśnie w buraku cukrowym, rozjeżdżałem je traktorem. No tutaj nie będzie takiego problemu, bo tu są ucinane łęciny tą przysadką, tutaj jest wyciągany kartofel z ziemi, a potem dopiero jest pierwsza oś maszyny, więc no nic nie będę niszczył, nie? Dobra, zobaczmy w praniu, jak to w ogóle wygląda, bo jestem bardzo ciekaw. No kurde lebele, a jak to wygląda tutaj? Aha. No kabina taka całkiem normalna. Nawet mam wgląd w to, ile ziemioka z ziemi wychodzi za moimi plecami. Dużo elektroniki, oczywiście dwa fotele. No ale jednak trochę skromniejsza ta kabina niż myślałem, że będzie wyglądała. No zobaczmy, jak to wygląda. Okej. No widzę. Łęciny się sypią, ale ziemiok nie wyłazi. A, mamy i ziemioka. Mamy i jego. No jest to bardziej wydajne od tamtego kombajnu ziemniaczanego, który kiedyś miałem, ale też nie jakoś gigantycznie wydajne. No zobaczcie, że robię tak naprawdę 1, 2, 3, 4, 5. 5 rzędów ziemniaczanych naraz robię, jadąc tą maszyną. No to czy to jest dużo, czy mało? Jak na takie pole, to jest bardzo dużo. To szybko pole zleci, szybko się z nim pożegnamy. Ale jakbym miał jakieś pole po horyzont, to powiedzmy sobie szczerze, że to też nie jest jakaś najwydajniejsza maszyna pod słońcem. Wow! Aha, to tylko, dobra, nieważne, już myślałem, że sobie zniszczyłem, ale nie zniszczyłem, tylko przysadka mi ścięła łęciny z przodu. Dobra, nieforemne pole, więc trochę będę miał problem tutaj, no ale może jakoś to potem ogarnę, żeby te przejazdy były jak najbardziej efektywne. Ględząc dalej o ciekawostkach, ostatnio opowiadałem wam o ekologii, o krowach, o tym, że no dosyć takim przebiegłym planem, być może przyszłości, zobaczymy, czas pokaże, jest to, żeby władze świata, władze Unii Europejskiej i ogólnie tych państw rozwiniętych w przyszłości wprowadziły zakaz spożywania mięsa na kuli ziemskiej. Mówię wam o tym dlaczego, czym to miało być spowodowane, że po prostu krowy to takie przebrzydłe belzebuby są, siewcy zła, szatany, pustoszyciele zniszczenia, którzy niszczą naszą ziemię, matkę ziemię, Pangeę. One po prostu doprowadzają do dewastacji ekosystemu, klimatu. No wszystko co najgorsze na świecie istnieje to tylko przez te krowy, które to przebrzydłe, obłudne kreatury bączą i bekają i wydobywają ze swoich przebrzydłych, odrażających trzewi gigantyczne ilości metanu, które to następnie odpowiadają za znaczący element efektu cieplarnianego na kuli ziemskiej. No i to po prostu wszystko wina tych krów, jednym słowem, nie? Po poprzednim materiale mogliście sobie wyrobić takie wrażenie, że mam nadzieję, że sąsiad się nie obrazi, że mu tam trochę stratuje, ale sąsiad nie zasługuje na dobre plony. No i co? I ludziska, do czego to zmierzałem? Zmierzałem do tego, że oglądając poprzedni materiał na tym kanale, mogliście sobie wybudować takie dosyć dziwne mniemanie, przeświadczenie, że krowy to rzeczywiście takie belzebuby, szatany są, że obok pogromów, wojen, epidemii i jakichś tam nieurodzajów i klęsk głodu, to tylko krowy są tym, co wszystko najgorsze nas spotkało w naszej historii cywilizacji ludzkiej, bo to właśnie te przebrzydłe krowiska za wszystko, co złe, wszystko, co nas złe spotyka, odpowiadają. Tak? No nie. Dzisiaj postaram się troszeczkę z innej perspektywy przedłożyć wam ten problem i pokazać, że to wcale nie do końca ta krowa jest taka zła, jak ją władze europejskie malują. I że tak naprawdę, no troszeczkę z innej perspektywy po prostu na to spojrzymy, że nie wszystko jest złoto, co się świeci, a nie wszystko to, co wygląda na wredne, faktycznie wredne jest.
No i ludziska, kontynuując. Na początek jeszcze podsumujmy sobie ten temat krów. Na ostatnim materiale wam mówiłem o tym, w jaki to sposób one się rzeczywiście przekładają na niszczenie naszego ekosystemu i na to, że no wiecie, ten metan, gazy cieplarniane i efekt cieplarniany w ogóle na Ziemi przez te krowy jest generowany. Ale nie powiedziałem o wszystkim, dlatego że jeszcze kilka takich powodów jest. Kolejnym powodem jest to, że bardzo często pod krowy, pod to, żeby one mogły funkcjonować i żebyśmy mogli w ogóle mieć te łąki, to musimy jeszcze tworzyć nawozy sztuczne, nawozy azotowe, a one są tworzone w sposób sztuczny, w sposób no chemiczny. No i wiemy, że również ich kreacja także tworzy gazy cieplarniane. W przypadku krów uważa się, że gdyby z ich hodowli zrezygnować, to byśmy zrezygnowali również, na poczet tworzenia nawozów sztucznych, z produkcji 40 milionów ton dwutlenku węgla, czyli CO2, rocznie. Tyle właśnie takich nawozów, no nie tyle nawozów, no bo to mówię o emisji, ale produkcja takiej ilości nawozów generuje taką emisję dla tej populacji krów, która obecnie istnieje na świecie. Więc abyśmy się ich pozbyli, będzie mniej gazów cieplarnianych również z tej perspektywy. No a do tego właśnie te słynne procesy trawienne, o których wam już nadmieniałem. Prawda jest taka, że rzekomo tworzą one 40% ogólnego metanu, który wytwarza cała cywilizacja ludzka każdego roku. Tylko krowy za to odpowiadają, 40% całego metanu. Łącznie to jest około 89 milionów ton rocznie, co jest odpowiednikiem 2,2 miliardów ton dwutlenku węgla. No bo to się tak przelicza, metan na dwutlenek węgla, wiadomo, że oba te gazy się przyczyniają do efektu cieplarnianego, natomiast metan się przyczynia bardziej, więc mniejsza jego ilość przyczynia się mocniej do tego efektu cieplarnianego niż większa ilość samego właśnie CO2. Więc wygląda to źle, ale z drugiej strony już teraz widać, że nie do końca aż tak źle, jak Unia Europejska na początku chciała to widzieć i kreować. No bo już widzimy, że krowy emitują tylko 40% całego metanu, który to wytwarza ludzkość. To znaczy, że odpowiedzialni za emisję 60% z niego jesteśmy my, a nie krowy. Więc wychodzi na to, że to człowiek jest gorszy w tym całym wpływie na ekosystem pod względem metanu, nie krowa, prawda? Inna kwestia jest również tej natury i maści, że ludziska również sam obornik w momencie, kiedy już jest wydalony przez krowę, czyli po prostu kału, tak? No, odchody krowie, jeżeli są wydalone, one także potem emitują po prostu leżąc dalej metan i to jest kolejne 18 milionów ton, czyli 18% wszystkich gazów cieplarnianych, które my wytwarzamy jako cywilizacja ludzka, to są właśnie gazy cieplarniane związane z krowami. W przeliczeniu, wiecie, żeby to wszystko skonsolidować, to tak po prostu liczymy, rozdzielamy to metan a CO2, no i tak to wychodzi w ogólnej konkluzji, że wszystkie gazy cieplarniane, które cała cywilizacja ludzka emituje, gdyby to wszystko zsumować, no to 18% z nich to są tylko krowy. Czyli tutaj po raz kolejny wychodzi nam zupełnie inna konkluzja niż na początku Unia Europejska chciała, żebyśmy ją widzieli. Bo wychodzi na to, że tak naprawdę to w 80% przypadków człowiek jest tym najgorszym Belzebubem, szatanem, a nie zwykła krowa. No już tak troszeczkę inaczej to wygląda. Dobra, zobaczmy. 22,5 tysiąca ton. Tak, tysiąca ton, to by fajnie było. To oczywiście nie są tysiące ton, to są tysiące litrów, czyli 22,5 tony. No tak, no ziemioki to zawsze dużo miejsca zajmowały, to jeden taki zbiornik kombajnu, to już widzę, że będzie cała ta przyczepa. Czy nas to dziwi, czy nie dziwi? No, ziemioki nie bez powodu uratowały Europę przed głodem tam w epoce napoleońskiej, dlatego że to jest bardzo efektywna roślina. Ona naprawdę strasznie dużo daje pożywienia na każdy hektar. Jest znacznie bardziej efektywna od tych roślin, które znaliśmy w Europie przed okresem średniowiecza, czyli oczywiście tam pszenica, żyto i tak dalej, owies. Więc rzeczywiście ziemniaki uratowały Europę przed głodem. To nie są słowa rzucone na wiatr, jest to prawda. Takie stwierdzenie.
Dobra, ludziska, zrobimy teraz tak. Będę jechał głównie przez tą stronę, bo widzę, że tutaj to pole, no to jest na tyle nieforemne, to jest trójkąt, nie? Więc widzę, że tutaj to pole ma najdłuższą linię, więc będzie najbardziej efektywne, jeżeli będę przejeżdżał wzdłuż niej, tak mi się wydaje. No, no i kontynuując, więc już te krowy tak troszeczkę inaczej na nie możemy patrzeć, a nie jak na siewce zagłady, prawda? A to jeszcze nie wszystko, bo ja posunąłbym się w mojej ogólnospołecznej konkluzji o krok dalej i wysnuł zupełnie inny wniosek z tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałem, bo cały czas, jak dla mnie, prywatnie, cały czas konkluzja Unii Europejskiej i posłów czy senatorów z poszczególnych krajów świata, krajów pierwszego świata, odnośnie tego, że właśnie krowy źle wpływają na klimat, to trzeba zakazać. Moim zdaniem konkluzja jest błędna u swoich podstaw. Mianowicie krowa to jest Bogu ducha winne stworzenie. To nie jest wina krowy, że ona puszcza bąki, bo każde stworzenie na ziemi puszcza bąki, człowiek też, tak? Winą jest człowiek, że doprowadził do sytuacji, kiedy tych krów są po prostu miliony. Wręcz miliardy nieomal na świecie. Setki milionów. Tutaj należy się dopatrywać problemu, bo gdyby krów były setki tysięcy, to dla Ziemi nie odgrywałoby to żadnego znaczenia, tak? Ziemia by tego nawet nie zauważyła. Natomiast problem polega na tym, że człowiek poszedł zbyt daleko. I oczywiście Unia Europejska wysnuła taką konkluzję, że można to łatwo naprawić w ten sposób, że po prostu zakażemy ludziom spożywania mięsa krów. Ale to jest błąd. To po raz kolejny jest konkluzja wyciągnięta w złą stronę. Konkluzja powinna być inna. Ludzi jest za dużo na świecie. Bo tak naprawdę jak podsumowalibyście wszystkie te negatywne aspekty naszej cywilizacji, którym staramy się przeciwdziałać, które to staramy się ograniczać, ilość gazów cieplarnianych, ilość wykorzystywania zasobów naturalnych, na przykład takiego węgla, ropy naftowej, ilość eksploatowania dóbr, ilość niszczenia jakichś tam naturalnych habitatów, podbudowę kopalni odkrywkowych, ilość zanieczyszczeń powstających podczas eksploatacji zasobów naturalnych, ilość odpadów, które nie podlegają recyklingowi, ilość właśnie choćby takich gazów cieplarnianych emitowanych przez naszą produkcję rolną, przez nasze maszyny, przez nasze społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Ilość produkowanych śmieci przez każdego człowieka. Gdyby to wszystko zsumować, wszystkie negatywne aspekty, które kreuje cywilizacja ludzka na kuli ziemskiej, wszystko wrzucić do jednego wora i spiąć jedną spójną fabularną klamrą, rozwiązaniem tych wszystkich problemów jest jedna konkluzja, jedno zdanie. Ludzi na świecie jest zbyt dużo. Gdyby ich było mniej, załóżmy 1/10 naszej obecnej populacji, nie mielibyśmy żadnych, podkreślam to słowo, żadnych z tych problemów, z jakimi dzisiaj mierzy się cywilizacja ludzka i które są określane przez specjalistów jako takie, które mogą wręcz doprowadzić do naszej zagłady. Nie byłoby ocieplenia klimatu, nie byłoby naturalnego wymierania gatunków, naturalnego w cudzysłowie, bo to jest przyczyna egzogeniczna. Nie byłoby niszczenia czap lodowych, nie byłoby wielkiej plamy plastiku na oceanie atlantyckim, nie byłoby zmniejszającej się populacji ryb, nie byłoby masowej wycinki lasów deszczowych i dżungli amazońskiej, nie byłoby wielu rzeczy. Niczego by nie było, jak to mawiał Kononowicz. Nie byłoby ludziska naprawdę bardzo wielu, praktycznie wszystkich tych negatywnych, obumieranie rafy koralowej, wszystkich tych negatywnych efektów, które dzisiaj odczuwamy i musimy sobie z nimi radzić. Gdyby po prostu człowiek potrafił się poskromić swojej chuci, w swoich zwierzęcych instynktach, w swoich zapędach i potrafił ograniczyć swoją populację. Nie powinno to być nic trudnego, bo kiedy
typowa kobieta myśli sobie tak, ograniczyć populację, to co, ja mam nie mieć dzieci, przecież moim marzeniem życiowym jest posiadanie dziecka. Ja będę nieszczęśliwa, jak mi rząd zakaże posiadania dziecka, tak jak to było w Chińskiej Republice Ludowej. Teraz już z tej polityki zrezygnowali, ale oni przez dziesiątki lat mieli politykę jednego dziecka w kraju. To dlatego tam teraz głównie jest populacja mężczyzn i mają bardzo wielki problem z populacją kobiet, bo u nich kulturowo jest postrzegane za pożądane posiadanie mężczyzny. Posiadanie kobiety już to jest takie no delikatnie niefajne dla nich. A po prostu każdej rodzinie przysługiwało tylko jedno dziecko. Posiadanie drugiego było zakazane prawem. Więc jak mogłem się zdecydować tylko na jedno, to bardzo często wiele rodzin chińskich robiło tak, że po prostu do skutku próbowali, tak? Kobieta jest w ciąży, rodzi się dziewczynka, zabijamy dziewczynkę. Kobieta jest w ciąży, rodzi się dziewczynka, zabijamy dziewczynkę. Kobieta jest w ciąży, rodzi się dziewczynka, zabijamy dziewczynkę. Kobieta jest w ciąży, rodzi się facet. No to mamy dziecko. Bardzo wiele rodzin tak tam robiło. Oczywiście to jest no totalnie jakieś abstrakcyjne i bezduszne. Można powiedzieć w ogóle jakieś tyranistyczne. No ale tak tam wiele rodzin robiło. Mimo wszystko tutaj nie chodzi o to, bo gdyby nasza cywilizacja ludzka potrafiła się rozwijać w sposób zrównoważony, to przecież umówmy się, że nikomu nie trzeba by było odbierać prawa do posiadania dzieci, tak? Bo przecież dwoje ludzi się wiąże w związku na całe życie i oni te dzieci sobie tworzą, tak? Jeżeli oni będą mieli jedno dziecko, jakieś jedno małżeństwo będzie posiadało jedno dziecko, to jest ujemny przyrost naturalny, bo dwoje ludzi poświęciło swoje życie na wykreowanie tylko jednego życia, tak? Jeżeli tych dwoje ludzi będzie miało dwójkę dzieci, to dalej jest ujemny przyrost naturalny, bo teoretycznie wychodzimy populacyjnie na zero, no ale do tego jeszcze dochodzą jakieś losowe... O kurde, a se rozjechałem! Do tego dochodzą jeszcze jakieś losowe sytuacje w stylu to dziecko umarło na chorobę, to dziecko, załóżmy, umarło dlatego, że miało wypadek i tak dalej, więc w ogólnym rozrachunku dalej wychodzimy populacyjnie na minus. Więc konkluzja jest taka, że aby wychodzić na zero, no to każda rodzina powinna mieć co najmniej dwójkę dzieci, a okazyjnie jeszcze od czasu do czasu trójkę, co po niektóre rodziny, nie? I wtedy spokojnie nasza cywilizacja powinna funkcjonować w sposób zrównoważony, w sposób, który nie zagrozi naszemu ekosystemowi, no i naszej planecie. Więc nie wygląda to źle. Ale z tego, co wiemy, problem polega na tym, bo kraje wysoce rozwinięte, kraje Europy czy Ameryki, z tego, co wiemy, ogólnie nie mają problemu z populacją, dlatego, że tam jest wręcz w dzisiejszych czasach ujemny przyrost naturalny. Ludzie bardziej się skupiają na przyjemnym spędzeniu życia, na zabawie, niż na tym, żeby rzeczywiście ten model klasycznej rodziny kreować. No i efekt jest taki, że tam ten ujemny przyrost naturalny jest zachowany w sposób notoryczny. To nie jest kwestia jednego roku czy 10 lat, ale cały czas. Europa i Ameryka ma ujemny, Ameryka Północna, ujemny przyrost naturalny. Problemem jest Azja, problemem jest Afryka i problemem jest Ameryka Południowa, czyli kraje słabo rozwinięte. I tutaj po raz kolejny no, nasuwa się dziwna konkluzja, no bo taka wręcz utylitarystyczna konkluzja, no jak rodem pomysł Adolfa Hitlera, no bo wiemy, z czego to wynika. Oni nie znają zasad antykoncepcji, a z drugiej strony u nich kulturowo uznanym modelem za normalny jest model, w którym każda rodzina ma po 6, po 12 dzieci. 12, 12, 2, no 12 dzieciąt po prostu. Język polska, trudna język być. No. 12 powinien chyba powiedzieć dzieciom, dzieci, więc tak też powiedzmy. No i ludziska, to jest problem, to jest problem. Dawniej to nie był problem, bo dawniej były właśnie choroby, były pogromy, były wojny jakieś plemienne i to potem wychodziło jako tako na zero. W dzisiejszych czasach jest to problem, bo przyszedł biały człowiek, zaczął budować studnie, zaczął rozdawać lekarstwa, medykamenty, no i w tym momencie nagle się okazuje, że z tych 12 no to nagle się okazuje, że 8 albo nawet 10 przeżywa. No i to jest problem. No i to jest problem, bo potem 10 ludzi chce stworzyć takie rodziny, jakie rodziny kreowali ich rodzice. Czyli 10 ludzi znowu tworzy 10 dzieciąt.
To jest postęp lawinowy. Tego się nie da w żaden sposób zatrzymać. I to jest gigantyczny problem, bo już mamy problemy z przeludnieniem naszej kuli ziemskiej. I nie wiadomo, czy już nie jest za późno, żeby to okrajać czy ograniczać. A z biegiem czasu będzie tylko coraz gorzej, bo w prostej linii zmierzamy do samozagłady. I to jest prawdziwy problem, który powinna rozważać Unia Europejska. To jest prawdziwe clue sprawy. Nie krwiożercze krowy, które niszczą ekosystem i musimy zakazywać wszystkim spożywania mięsa. Tylko nadmiernie rozwinięty rozrost naturalny. A żeby wam to przedstawić, to podam jeszcze dalsze przykłady, żeby też ta konkluzja nie była taką dziką konkluzją, bo na razie większość z was się pewnie ze mną nie zgadza, ale zaraz mi przyklasiecie, jak temat jeszcze głębiej tutaj, no można powiedzieć, zeksploruję i szerzej wam go przedstawię. Dlatego, że populacja ludzka na kuli ziemskiej przez naukowców jest porównywana do populacji pasożytniczej. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej uznany model rozwoju cywilizacji ludzkiej to jest rozwój bakteryjny. Bakterie w ekosystemie, w środowisku, tylko i wyłącznie szkodliwe pasożyty i bakterie namnażają się tak szybko jak człowiek. Dlaczego? No przestudiujmy to sobie. Przestudiujmy sobie rozwój cywilizacji ludzkiej przez ostatnie 2000 lat. Powiem więcej, przez ostatnie, no nawet większe zakresy lat, przez ostatnie 200 tysięcy lat. Przez pierwsze 200 tysięcy lat funkcjonowania na kuli ziemskiej cywilizacji ludzkiej myśmy doszli do populacji przez te ostatnie 200 tysięcy lat, nie biorąc pod uwagę ostatnich 200. Myśmy doszli do populacji około, powiedzmy, 150 milionów ludzi na kuli ziemskiej, na wszystkich kontynentach, na całej planecie Ziemia. 150 milionów w 200 tysięcy lat naszej historii. W roku 500 naszej ery na świecie, czyli no antyk, powiedzmy sobie szczerze, no po antyku, tak? Okolice antyku, łamanie antyk przez średniowiecze. W roku 500 naszej ery, no to już tak powiedzmy antyk jeszcze. W roku 500 naszej ery populacja ludzka na kuli ziemskiej wynosiła 170 milionów. 170 milionów na całej planecie. W roku 1000 naszej ery, czyli no średniowiecze, wynosiła ona 250 milionów. W roku 1200 360 milionów. W roku 1500 450 milionów. W roku 1800 900 milionów. W roku 1900, czyli tutaj coraz bardziej zawęża nam się przestrzeń czasowa, coraz bardziej skurczam, zmniejszam przerwy czasowe pomiędzy kolejnymi przedstawieniami wam tej tendencji, prawda? Tutaj już mówię, no rok 1900 od 1800 to jest zaledwie 100 lat. W 1800 było 900 milionów, w 1900 już mamy 1,6 miliarda milionów. A przez ostatnie 50 lat cywilizacja ludzka, przyrost naszej populacji wynosił, z tego co pamiętam, przeskok z 2,5 miliarda do 6 miliardów. Przez ostatnie, idąc dalej tym rytem, tą statystyką, przez ostatnie 12 lat przyrost populacyjny na kuli ziemskiej naszej cywilizacji wynosił 1 miliard ludzi. To jest przyrost lawinowy. Gdybyśmy chcieli sobie rozrysować krzywą statystyczną, no to ona po prostu byłaby przez większość czasu płaska, a im bliżej czasom współczesnym, tym bardziej stromo ona by pikowała w górę. Przy czym dzisiaj, w czasach obecnych, ona byłaby praktycznie pionowa. Mamy przyrost lawinowy. Coś takiego w naturze nazywane jest przyrostem bakteryjnym. To jest skażenie Ziemi. Ludzkości jest tak ekstremalnie dużo,
i tak szybko ona przyrasta jak bakteria, która trawi żywe organizmy. Bakterie muszą przyrastać w formie lawinowej, dlatego że po pierwsze w środowisku, w ekosystemie zawsze musi być ich najwięcej, żeby zachodziły wszystkie prawa, które widzimy we wszechświecie, żeby organizmy się rozkładały, żeby była utylizacja jakiejś tam martwej tkanki, żeby to wszystko funkcjonowało, wszystkie procesy gnilne, procesy trawienne i tak dalej. Natomiast bakterie są okrajane w naturalnym środowisku zewnętrznymi warunkami, więc nie mogą się namnożyć w taki sposób, że zaduszą wszystkie inne organizmy, zniszczą życie na kuli ziemskiej, no i nagle się obudzimy w rzeczywistości, gdzie życie przestało istnieć, bo bakterie same też nie będą istniały, same siebie pozabijają, tak? Czyli po prostu apogeum, koniec żywych organizmów, no i dalej sobie Ziemia funkcjonuje jak jałowa pustynia. Tak by było, gdyby bakterie same się nie wyniszczały na wskutek naturalnie zaprojektowanych przez ekosystem, przez wszechświat procesów, tak? To namnażanie bakteryjne jest hamowane. Ale gdyby go nie hamować, gdyby przechowywać bakterie i gdyby się one rozmnażały w naturalnym dla siebie środowisku, w warunkach typowo laboratoryjnych, sterylnych, gdzie nie są hamowane przez nic, gdyby namnażać bakterie tak, jak one chcą się namnażać w warunkach laboratoryjnych i gdyby, załóżmy, nie wiem, mam jakąś tam menzurkę i one się tam namnażają, prawda? I gdyby to namnażanie w tej menzurce przyrównać prędkość tego namnażania do, załóżmy, doby na cyferblacie zegara. Mamy po prostu od zera do bohatera historię namnażania tych komórek i przyrównujemy to do doby, czyli 24 godzin na cyferblacie zegara. To wyobraźcie sobie, że przyrost bakteryjnych organizmów żywych w ekosystemie jest tak ekstremalnie, niewyobrażalnie szybki, że moment, w którym bakterie zajmują połowę objętości całej menzurki, przypadałby na ostatnią minutę z całego 24-godzinnego procesu podróżowania tych wskazówek zegara po cyferblacie. Ostatnia minuta. Dlaczego? Dlatego, że każda kolejna minuta to jest lawinowy przyrost tych organizmów. Więc każda kolejna minuta powodowałaby, że ich pojawia się w menzurce 500 razy tyle niż w minucie poprzedniej. A skoro ich jest 500 razy tyle, to potem, no, normalnymi obliczeniami idąc, w kolejnej minucie ich będzie 500 razy 500. W kolejnej minucie będzie 500 razy 500 razy 500. W kolejnej będzie 500 razy 500 razy 500 razy 500. I tak dalej, i tak dalej. Czyli przyrost lawinowy nastawiony na wyniszczenie. Wyniszczenie gatunkowe. Bo bakterie są tak skonstruowane, że jeżeli nie będą ograniczone z zewnątrz, to ich namnoży się tyle, że prędzej czy później same się uduszą. I same znikną. Po prostu, fizycznie. Przestaną istnieć. Obecnie cywilizacja ludzka w modelach naukowych, tam gdzie naukowcy starają się ją opisywać, starają się ją przyrównywać do czegokolwiek, co istnieje w realnym świecie, obecnie cywilizacja ludzka jest przyrównywana właśnie do namnażania bakteryjnego. Jesteśmy jak pasożyty na planecie Ziemia. Dlatego też nie ma co się dziwić, że często podnoszonym wątkiem przez na przykład jakichś superbogatych, no tak na przykład mówił Bill Gates, że trzeba ograniczyć populację Ziemi, dlatego też powstały te słynne teorie spiskowe, że być może Bill Gates, kreując szczepionki na koronawirusa, tam wpuści jakieś mikrochipy, które potem, czy załóżmy jakieś inne skażenie spowoduje cywilizacji ludzkiej, które potem doprowadzi do masowego wymierania i dlatego niektórzy szczepionkowcy, antyszczepionkowcy nie chcieli się szczepić. Zresztą były też teorie spiskowe, że cały koronawirus był wykreowany przez sztaby naukowe krajów rozwiniętych pierwszego świata na kuli ziemskiej, bo chodziło nam o to, żeby ograniczyć nadmiernie rozrośniętą populację cywilizacji ludzkiej. Nie są to do końca teorie spiskowe, dlatego że oczywiście w tym konkretnym przypadku to są teorie spiskowe, bo tego nie udowodniono, to są tylko nasze podejrzenia, ale jeżeli chodzi o takie dążenia władz, to nie do końca są teorie spiskowe, bo bardzo często władze o tym mówią na głos,
że trzeba wymyśleć jakiś sposób, który ograniczy populację cywilizacji ludzkiej. Istnieją całe zrzeszenia superbogatych ludzi, takie swego rodzaju, no możemy to odnieść do loży masońskiej, tak, które opracowują pomysły na to, jak zadziałać, żeby ograniczyć ilość populacji ludzkiej na kuli ziemskiej. Tutaj jeszcze pojawia się drugi problem, bo w znacznej mierze sami żeśmy się wyniszczali i ograniczali populacyjnie, dopuszczając i doprowadzając do bardzo licznych wojen i pogromów. Oczywiście cywilizacja ludzka cały czas funkcjonuje tak, jak funkcjonowała do tej pory, więc te wojny i pogromy cały czas zachodzą. To nie jest tak, że nagle one się jakoś zawinęły, zniknęły i już ich nie ma, ale jest ich coraz mniej. Moment takiego apogeum nastąpił w XX wieku. Pierwsza wojna światowa, potem druga wojna światowa, której to cywilizacja ludzka, no i powstanie broni jądrowej, których to cywilizacja ludzka tak mocno się zaczęła obawiać, że ostatecznie postanowiła po prostu ograniczyć ilość wojen na świecie. I o ile w XX wieku było apogeum takiego, powiedzmy to w cudzysłowie, naturalnego samowyniszczenia, no sama druga wojna światowa to jest 60 milionów ofiar, co najmniej. Komunizm na świecie to jest 100 milionów ofiar, tak? Ale tego już teraz nie ma. Ludzkość się tego przeraziła i w dzisiejszych czasach raczej już dmuchamy na zimne przed tak wielkimi konfliktami zbrojnymi. Teraz już do nich nie dopuszczamy, więc o ile w XX wieku było apogeum, o tyle w XXI wieku jest perygeum, czegoś takiego, czyli teraz już takich wojen jest znacznie mniej. No i po raz kolejny nasuwa się następna do zapytań, dokąd nas to doprowadzi. Być może superbogaci, którzy kontrolują gospodarki świata, wpadli na pomysł kreacji jakiegoś superwirusa, który zastąpi nam wojny XX wieku i w ten sposób będziemy ograniczali się populacyjnie, żeby po prostu się nie zniszczyć, kto wie. No ale oczywiście są to teorie spiskowe, no tego nie udowodnimy. W każdym razie z pewnością są na świecie ludzie, którzy tak na to patrzą i starają się to ograniczać, starają się w jakiś sposób myśleć o tym, jak usunąć część ludzi z ziemskiego łespadołu. No bo powiedzmy sobie szczerze, oczywiście są te projekty edukacji krajów trzeciego świata, populacji tamtych narodów słabo rozwiniętych w tym zakresie, żeby ich nauczyć, żeby się nie namnażali właśnie w sposób bakteryjny, że 10 dzieci, 10 dzieci, 10 dzieci co pokolenie. Tyle tylko, że te wszystkie programy przynoszą dosyć takie określone i ograniczone rezultaty, to znaczy no to nie jest rezultat stuprocentowy, tak? To jak takie programy, kurde, muszę trochę startować, trudno. Jak takie programy przeprowadzacie, no to wasz posłucha może co piąty człowiek, może co czwarty, no ale z pewnością większość nie. Bo oni to mają kulturowo wpisane w swój rytm, są tak przyzwyczajeni i dla nich to jest normalne. Jak osoba z zewnątrz przychodzi, która mówi, no nie róbcie tak, no to przecież osoba z zewnątrz, kto tam będzie osoby z zewnątrz słuchał, nie? Więc ludziska, jest to pewien problem i analizując, tak jak mówię, no większość naszych problemów cywilizacyjnych, to one właśnie z tego wynikają, więc trzeba to traktować jak najbardziej poważnie. Ja osobiście nawet nie będę wysnuwał wniosków czy takiej konkluzji, dokąd to doprowadzi, do czego to ostatecznie doprowadzi w ostatecznym rozrachunku. Może do wojny ogólnoświatowej, może do apokalipsy, może do jakichś tam właśnie wirusów, a może do niczego, może się przeludnimy i w ten sposób jakoś kiedyś pukniemy się w czoło i postanowimy troszeczkę prawnie poskromić nasze zapędy populacyjne, kto wie, wszystko jest możliwe, no ale na razie rzeczywiście można to zauważyć, że jest problem, po prostu jest problem i ludzkość jakoś ten problem musi zwalczyć, jakoś musi sobie z nim dać radę, bo na razie nie wygląda to najszczęśliwiej. I tak jak mówię, nawet w odniesieniu do tego metanu i tych krów, problemem nie jest zbyt wielka ilość krów, bo tych krów jest zbyt wiele z jakiegoś powodu. Problemem jest to, że na świecie jest praktycznie nieomal 8 miliardów ludzi. Tak? Gdyby, załóżmy, takie 60-milionowe Tokio, które to jest jedną z największych aglomeracji ludzkich na kuli ziemskiej, miało 10 milionów mieszkańców, albo powiem więcej, 2 miliony mieszkańców, czy komuś by od tego ubyło? Czy cywilizacja ludzka stałaby się gorsza? Czy mielibyśmy jakieś niedobory? Czy czegoś by nam brakowało? Populacyjnie? Nie! Cywilizacja ludzka cały czas by była tak samo rozwinięta jak jest. Mielibyśmy cały czas te same zdobycze techniki, jakie mamy. Bo, no gdyby załóżmy, nie wiem, na świecie istniało 2 miliony ludzi,
No to faktycznie, nie moglibyśmy podtrzymać naszego rozwoju technologicznego na obecnym poziomie. Byłoby zbyt mało ludzi na świecie, żeby po prostu utrzymać taki poziom naszego funkcjonowania, jaki obecnie istnieje. Ale jeżeli na świecie istniałby miliard ludzi, a nie 8 miliardów, no to spokojnie, przecież tak samo by świat funkcjonował, jak funkcjonuje, tylko że znacznie lepiej pod każdym względem. Bo no nie byłby przeludniony. Nie byłoby takich toksyn, nie byłoby takich odpadów, nie byłoby takiej emisji, takich problemów. Więc o tym trzeba myśleć. A obecnie, no niestety model naukowy rozwoju naszej ludzkości przewiduje, że w około roku 2050 ludzi na planecie Ziemia będzie już 10 miliardów. A obecnie naukowcy przewidują, że jeżeli nie stworzymy jakiegoś innego systemu upraw niż ten, który mamy obecnie, nie stworzymy jakiegoś innego pomysłu na to, jak kreować żywność dla człowieka, dla ludzkości, dla cywilizacji ludzkiej, to prawdopodobnie w 2050 roku dojdzie do plagi głodu. Dlatego, że fizycznie wszystkie pola, które istnieją na kuli ziemskiej, nawet gdyby je jeszcze poszerzyć, wyciąć część lasów, to fizycznie to wszystko nie starczy, żeby wyżywić 10 miliardów ludzi. Więc obecnie w prostej linii zmierzamy do największego głodu, jaki widziała nasza historia. Smutne, ale prawdziwe. No i ja osobiście taki wniosek, taką konkluzję bym wysnuł właśnie z tego metanu i z tych krów, a nie to, że krowy są złe i trzeba ograniczyć populację krów. Krowy nie są złe. Krowy są normalnymi stworzeniami. To ludzie do tego doprowadzili. To ludzie potrzebują tyle krów. To ludzi jest zbyt dużo. Osobiście oczywiście, no, słuchając mnie, moglibyście wysnuć tutaj wniosek, taką konkluzję, że, no nie wiem, grzechu wariat namawia do apokalipsy, do tego, żeby po prostu mordować ludzi masowo, żeby ich ograniczyć, że nie wiem, nawołuje do jakichś pogromów albo czegoś w tym stylu. Oczywiście, no, tak nie robię. Ja po prostu opowiadam, jaki mamy problem. Ja po prostu charakteryzuję ten problem, staram wam się go przedłożyć. Natomiast no, nie wysnuwam tutaj żadnych wniosków z tego, jak należy go zwalczyć. Osobiście uważam, że tak mi się wydaje, no nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale na logikę wydawałoby mi się, że najbardziej takim racjonalnym pomysłem byłoby po prostu wprowadzenie prawnych regulacji odnośnie tego, ile dzieci można mieć, tak? Czyli żeby każda rodzina miała nie więcej niż tam, powiedzmy, dwójkę potomstwa. I w tym momencie osobiście wydaje mi się, że no, nikt nie powinien czuć się specjalnie pokrzywdzony czy poszkodowany, no bo każdy będzie mógł spełnić swój sen o no, takim klasycznym przedłużaniu gatunku. Wielu ludzi marzy życiowo o tym, żeby mieć dzieci, żeby właśnie swoje geny gdzieś puścić dalej. Każdy by to mógł spełnić, bo każdy dwójkę dzieci mógłby mieć, tylko po prostu nie więcej, żeby nie doprowadzić do autodestrukcji. Nie? Więc osobiście wydaje mi się, że to by był najlepszy pomysł, no bo alternatywą dla takiego pomysłu autentycznie jest to, żeby się zacząć masowo mordować, albo stworzyć jakiegoś wirusa czy zarazek, czy jakąś bakterię, która rzeczywiście poskromi naszą populację w kilka lat. Załóżmy o połowę, no ale to już jest bardzo takie, powiedzmy sobie szczerze, no ciężko przyklaskiwać czemuś takiemu, no bo to już jest utylitaryzm w najczystszej możliwej postaci, no to Adolf Hitler też był utylitarystą, tak? No to raczej nie jest dobry pomysł. Znacznie mniej krwawo i bardziej racjonalnie, z mniejszą szkodą dla ludzi dałoby się to zrobić po prostu właśnie regulacją prawną. Więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, no ale można sobie na razie pogdybać na takie tematy i zacząć spekulować. Natomiast powracając do samego tematu mięsa, obecnie cywilizacja ludzka właśnie odchodzi w innym kierunku, to znaczy jej konkluzja jest taka, że to nie człowiek jest zły, tylko krowa jest zła i trzeba po prostu ograniczyć ilość krów w ekosystemie. I jakie są projekty tego, żeby ograniczyć tą ilość krów? Jakie są nasze pomysły cywilizacyjne, żeby do tego doprowadzić? Pomysłów jest kilka. Jednym z głównych, które obecnie notabene, no też jest jedna z ustaw, które już klepnęła Unia Europejska i wprowadziła je, przyjmuje się, że w znacznej mierze mięso spożywane jest przy okazji spożywania fast foodów, czyli kebaby, czyli jakieś tam burgery i tym podobne. I Unia Europejska wprowadziła tak zwany przepis Farm to Fork.
który tak naprawdę jest złożony z wielu restrykcji i założeń. To nie jest kwestia tylko tego, o czym zaraz opowiem. Założenia są znacznie bardziej zawiłe i skomplikowane, ale między innymi jedną z głównych reperkusji tego prawa jest założenie, żeby w 10 następnych lat funkcjonowania fast foody przełożyły się z podawania ludziom produktów mięsnych do podawania ludziom produktów mięsopodobnych. Po części to już jest wprowadzane, dlatego że no pojawiają się coraz częściej i gęściej w jakichś tam burgerowniach, fast foodach, McDonaldach i tym podobnych zamienniki mięsne, tak? Czyli jakieś burgery wege, gdzie na przykład macie tam kotlet z ciecierzycy, w ogóle bez mięsa. Ale nie chodzi tylko o to. W dawnych czasach na przykład taki McDonald's, to się tyczy wszystkich jadłodajni, wszystkich tych masowych fast foodów, nie tylko McDonalda, no, najłatwiej mi to jest podawać na jego przykładzie, no bo to jest taki chyba największy gracz na naszym rynku. Mówię na naszym rynku, bo na przykład w Azji największym fast foodem jest KFC. No ale na rynku europejskim to KFC jest raczej w powijakach i największym fast foodem jest właśnie Mac. Więc przedkładając to na przykładzie McDonalda, wyobraźcie sobie, ciekawostka jest taka, że jeszcze 20 lat temu kotlety w McDonaldzie to były po prostu kotlety z wołowiny, kotlety mięsne. Obecnie jest to mieszanina. To jest produkt po części mięsny, po części mięsopodobny. Dlatego, że jakbyście zbadali takiego typowego kotleta z burgera z McDonalda pod mikroskopem, gdybyście zbadali jego skład, to tam jest bardzo dużo rzeczy. Ale mięso stanowi tylko jeden składnik. Mięso tam też bezpośrednio jest, tylko że poza mięsem... Łoż ty w dupę, czekaj, nie włączyłem. Ale poza mięsem... Aha, dobra, widzisz, przepełniło mi się. Dobra, to czekaj. Zdamy ładunek, już widzę, że odcinek trzeba kończyć. To nawet się dobrze złożyło, no koszenie zimioków na cały materiał wyszło. Mam nadzieję, że wam się podobało. No, zobaczyliśmy w praniu nową maszynkę, nie? Kombajn robi wrażenie skubany. Dobra, nawet do tego stopnia robi wrażenie, że zapełnię sobie wszystkie przyczepy i kontenery, jakie mam. I to będzie problem, bo nie mam gdzie już składować zimioków. No, zimioki bardzo dużo miejsca zajmują. W każdym razie, obecnie skład chemiczny burgera, no to mięso, tam jakieś tłuszcze, mieszaniny kostne, jakieś zapełniacze, ale w znacznej mierze, chyba nie skłamię, wydaje mi się, strzelam teraz, bo już nie pamiętam dokładnych danych statystycznych, ale wydaje mi się, że obecnie w około 40% kotlety z McDonalda składają się właśnie z... Tylko właśnie nie pamiętam, czy z ciecierzycy, czy z soi. Chyba z soi. Wydaje mi się, że to jest zamiennik sojowy. No ale to jest roślina, nie? Czyli po prostu no, to, co my kupujemy po cenie mięsa jako mięso, tak naprawdę jest mieszaniną mięsoroślinną. I to wszystko zostało wprowadzone właśnie z myślą o ustawach unijnych, gdzie Unia Europejska dąży do ograniczenia spożywania mięsa ogólnoplanetarnego, tak? Natomiast na razie to są tylko takie podchody, bo na razie staramy się stosować jakieś tam mieszaniny. Docelowym elementem ostatecznym Unii Europejskiej jest to, żeby po prostu burgery były tworzone w 100% z zamienników roślinnych, czyli już normalnego burgera sobie nie kupicie. Czy kiedykolwiek to zostanie wprowadzone w życie? Zobaczymy, czas pokaże, być może nie, być może tak, ciężko powiedzieć. Ja osobiście jestem człowiekiem, który uważa, że no to jest kwestia czasu. Ja bym nie zadawał sobie tutaj pytań czy, ale bardziej pytania kiedy. Biorąc pod uwagę, jak obecnie ludzkość na to patrzy, no to jest naprawdę kwestia czasu. Ale zobaczymy, może się mylę, ja nie jestem Nostradamusem, więc mogę się mylić, kto wie. No i takie to ciekawostki na dzisiejszy dzień. Więcej ciekawostek na dzisiaj dla was nie mam, bo i tak długo oględziłem. Wątek będę kontynuował na kolejnym materiale z serii Zagrajmy w Farming Simulator 22. Na razie mam nadzieję, że wam się po prostu podobało. No i że miło spędziliście czas. Piszcie, co myślicie o tym lewiatanie, wielkim smoku, którym teraz po polu jeżdżę. No maszyna wygląda naprawdę przerażająco i dziwacznie, ale no... tak to muszą te kombajny ziemniaczane wyglądać na świecie, w tych bardziej... no takich zawiłych producentach, bardziej takich wielkoskalowych.
No robi to wrażenie. Wiemy, że na kombajnie za jego wypożyczenie straciłem 30 tysięcy dolarów. Ciekaw jestem, ile zarobię na sprzedaży tego ziemniaka w momencie, kiedy są złe ceny, więc to sobie sprawdzimy na kolejnym materiale, ile rzeczywiście za tego ziemniaka będę miał. No to należałoby przemnożyć razy dwa, bo przy dobrych cenach to pewnie dwa razy tyle bym zyskał. Na pewno wyjdę na plus przy takich polach, no ale jednak myślę, że niewiele na plus. Spodziewałbym się, że zarobię na tym, no nie wiem, 50 tysięcy dolarów? Jak będzie dobra cena, więc teraz jak będzie zła cena, to może ze 30. Czas pokaże. Ziemniak ogólnie jest taką rośliną w tej grze, która no nie jest jakaś strasznie, powiedziałbym, cenna. To znaczy ona jest duża, wiele miejsca zajmuje, ale dosyć taka tania, bym powiedział. Czekajcie, wcześniej miałem koncepcję, żeby sobie zrobić miniaturkę jak kosze. Ale powiem wam szczerze, taka miniaturka też by fajnie wyglądała. To się będę musiał zastanowić nad tym, jaką z nich ostatecznie wybiorę. No nic, dobra. Na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli odcinek wam się podobał, nie zapominajcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Dzięki niemu zakupuję i nagrywam nowe gry, a także DLC-ki do farminga. Hej ludziska, cześć!